Cześć, z tej strony Marcin. 17 zadanie z matury poprawkowej z 2016 roku. Zadanie jest takie. Dany jest walec, w którym promień podstawy jest równy R, więc mamy R, a wysokość walca jest od tego promienia dwa razy większa, czyli tu mamy H. No i ponieważ my tu mamy R i wiemy, że ta wysokość jest dwa razy większa od promienia, to możemy napisać, że to nasze H równa się po prostu 2R. Ok? Objętość tego walca jest równa. No to co? Piszemy sobie wzór na objętość walca, czyli to jest oczywiście pole podstawy razy wysokość walca, czyli objętość równa się. Pole podstawy. Co jest w podstawie? No w podstawie jest oczywiście koło, czyli wzór na pole koła to jest pi r kwadrat razy wysokość. No wysokość, jak sami stwierdziliśmy na początku, to jest 2 razy r, czyli objętość równa się. Dwójkę na początek. Pi sobie przepiszę, a r kwadrat razy r to jest oczywiście r do potęgi trzeciej, czyli poprawna odpowiedź to jest 2 pi r do trzeciej, czyli to jest to. I koniec. I to kończy nasze zadanie. Tą i tą odpowiedź odrzucamy, bo tu było, że jest o 2 większa, czyli byłoby r plus 2, tak? Dlatego te odpowiedzi od razu z automatu zostały odrzucone. Tu została 2, 4, no... Proste zadanie, no podstawić do wzoru, tylko narysować rysunek i zauważyć, że to jest 2R i tylko popodstawiać. No nic trudnego moim zdaniem. Jeżeli uważasz inaczej, oczywiście napisz to w komentarzach, ale moim zdaniem jest to zadanie dość proste. Podoba się, łapka w górę, ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.